zapisu, bo nie chcę mi się tego powtarzać. Diana? Ach, to wy! Wszystko w porządku, wyglądacie trochę odrętwiale, no jakby blado, no. Jeżeli nie czuję się zbyt dobrze, to mam idealne lekarstwa. Efekt uboczny jest... Efektem ubocznym może być trochę nienormalne bicie serca, trochę przyspieszone bicie serca. Ciarki, zwiększona temperatura ciała i stracenie włosu, łysienie krótko mówiąc. Ale jest tylko około 30% szans, że dostaniesz taki efekt, więc nie masz się o co martwić. Chyba nie ma zamiaru tego wypić. Cenię sobie moje życie, już coś wiesz, wypiłeś. Jesteś pewien? Cóż, powiedz mi, jeżeli zmienisz swoje zdanie. Ale co ważniejsze, wszystko z tym okej? Ze mną? Dlaczego pytasz? Jakieś dziwne czaszki nas zaatakowały? Zastanawiam się, czy one by próbowały atakować coś z ciebie. Zostaliście rani? Mogę wam polecić pewne lekarstwo i wierzę, że ból wam minie? Zrobiłam je sama? Nie, nie potrzebujemy żadnych lekarstw. Na pewno? Nawet jeżeli mam trochę ciemny kolor, to smakuje naprawdę dobrze. Cóż, tak tylko przypuszczam, bo nie próbowałam go. Te czaszki, o których wspomniałeś, też mnie zaatakowały, kiedy pierwszy raz tutaj byłam. Ale potem one mnie po prostu ignorowały, właśnie dlatego dałam wam młotek. Dlaczego one wzięły na cel tej kolumny i mnie? Musi być to jakieś wyjaśnienie. Może dlatego, że ona siedzi tu już od 2 miesięcy i jej czas minął po prostu i ma ją gdzieś. Prawdopodobnie jedynym celem są nowi ludzie? Ach, to jest możliwe. O, odnalazłaś pociąg? Odnośnie tego, przepraszam, nie znalazłam nic. A tam jak tutaj jakieś drzwi, które otwarłam wcześniej, ale teraz są zamknięte? Próbowałem to otworzyć, ale to jest niemożliwe. Rozumiem. Nie macie Luna i ja otworzymy te drzwi. Sprawdźmy to. Tutaj jest jedne drzwi, tam są drugie drzwi, a to są świeczki jakieś. Trzeba to zapalić pewnie. Tutaj nie ma co chodzić, więc idziemy tu. Zapałki, bierę je. Wleź na górę. 1, 2, 3, 4. Dobra, od 1 do 2 do 3. Aciu! Ach, jest tutaj tak dużo kurzu. 1, 2, 3, 4. Dobra, pamiętać. One się nie mogą automatycznie go zapalać. W ogóle ten zegarek kieszonkowy jest srebrny, warto zwrócić na to uwagę. Nie wiem, czy to jest jakaś różnica. Otwaruj się! Chciałabyś pójść z nami? Wierzę, że będzie bezpiecznie, jeżeli będziemy wszyscy razem. Tak, pójdę z wami. Mam nadzieję, że nie będę klął nogi. Więc zdecydowane. Znasz to miejsce lepiej, więc będzie to wielka pomoc mieć ciebie przed swoim boku. Dobrze, więc chodźmy dalej szukać pociągu. Tam jej wrogu jeszcze bliżej, co? Stoi dużo maszyn w tym budynku, racja? Wiesz, po co one tutaj są? Przepraszam, nie jestem zbyt dobra w takich rzeczach, więc nie wiem. Jestem głodny. Życzymy sobie, że zjeść trochę czekolady. To by mnie pocieszyło i dało więcej energii. Jaki jest wasz ulubiony typ czekolady? Gorzka mleczna. To też mój ulubiony. A co z tobą, Diana? Który bardziej preferujesz? Tak naprawdę nie lubię czekolady? Co właśnie powiedziałaś?
Jaki człowiek nie lubi czekolady? To jest niemożliwe. Jestem człowiekiem, obiecuję. Chcę najpierw zbadać ten pokój. Spójrz, tak wiele książek. Jestem pewna, że jest to jakaś wskazówka? Myślę, że nie powinniśmy marnować na to czas. Już czytałam wszystkie te książki? Wszystkie? Byłam tutaj przez 2 miesiące i nie miałam nic lepszego do roboty. Te książki są na bardzo depresyjne tematy. Nie rekomenduję czytania ich. Rozumiem. Och, Diana, jest coś, o co chciałbym cię zapytać. Wiesz, gdzie my jesteśmy? Wiem tylko, że jesteśmy w jakimś dziwnym budynku. Ale mam pewien pomysł. Naprawdę, chciałbym go usłyszeć. A tak sobie myślałam, że może ten pociąg transportuje duszę do miejsca po życiu? Co? Czy my mówisz, że jesteśmy martwi? Tak, właśnie myślę. Dlaczego powiedziałeś to z uśmiechem na twarzy? Przepraszam, to nie było moją intencją. Czekaj, to nie może być prawda. Pamiętam, że było więcej ludzi w pociągu, ale tylko Luna i ja tutaj jesteśmy? Myślę, że nie jesteśmy martwi. Jestem pewna, że musi być jakieś inne wyjaśnienie. Ale zgadzam się, jest tutaj coś dziwnego w tym wszystkim. Jak klątwa czy coś? Tak, właśnie myślę. Ale nadal nie mam wystarczająco informacji i dowodu, żeby to udowodnić. Brzmisz jak detektyw. Jesteś poważna? Właśnie tym chcę być w przyszłości. Naprawdę? A rozwiązałeś jakąś zagadkę kiedykolwiek? Nie, w sumie jeszcze nie. Ale obiecałam Luna, że kiedy stąd uciekniemy, to rozwiążemy, że uciekniemy z tego miejsca i rozwiążemy tę zagadkę razem. I nigdy nie mam moich obietnic. To cudowna obietnica, mam nadzieję, że się spełni. No, tak. Chciałabyś. Chyba raczej nie. O, ten pokój to. Nic. Jest coś tam interesującego? Nic interesującego, ale chciałbym mieć coś wewnątrz. Co to jest? Można by powiedzieć, że to jest mój pokój? Twój pokój? Ten pokój miał całe mnóstwo łóżek, więc tutaj żyliśmy. Cynthia też tutaj żyła. Rozumiem, ci, którzy utknęli tutaj, używali tego pokoju jako sypialni. Więcej ludzi tutaj żyło, ale teraz tylko Cynthia i ja tu zostałyśmy? Co się im zdało? Oni przypadkowo umarli w pułapkach? Ale chciała zniknęła, racja? Ta. Przepraszam, że sobie przypomniałeś coś okropnego. Okej, nie przeszkadza mi to więcej. Nie martw się, Diana. Uciekniemy z tego miejsca. Nie musisz używać tego pokoju więcej. Dzięki. Powinniśmy zbadać ten pokój? O, racja. Jeżeli nie, ale nie znajdziecie niczego interesującego. No, ja nie jestem taka pewna. Teraz, kiedy Cynthia zniknęła, jestem jedna, która tutaj została. Tęsknię za nią. Chciałabym uciec wraz z nią. Jeśli ona zaczekałaby trochę dłużej, to mogłybyśmy uciec razem. A mam na myśli, dziękuję, że wiem, że dzięki tobie wiemy, jak teraz uciec. Pewnie miałaś na myśli, żeby nam ukraść zegarki obydwa, co? Eksplorowałaś ten cały budynek? Tak, sądzę. Nie znalazłaś pociągu? To jest dziwne. Może jest gdzieś ukryty. To są szachy, które Cytcha znalazła, ale żadna z nas nie wiedziała, jak grać. Więc zrobiliśmy własne zasady. To były zabawne? Eleganckie łóżko, ale wygląda to niekomfortowo. Są to jakieś dokumenty wewnątrz walizce? To są jakieś gazety? Wszystkie mówią o czarnym. Nie wiem, co to jest. Blasgrad. Jakaś grupa. Och, to było w walizce Cytchi. Wiesz, czym jest ten Blackgrad? Mniej więcej. Myślę, że Cytchia mówiła mi, że to jakiś rodzaj organizacji. Ona zawsze mówiła, że oni są bohaterami czy coś? Bohaterami? O, Luna, lubisz tą pozytywkę? Jest twoja? Tak, znalazłam tutaj. Cytia i ja leżeliśmy przy naszych łóżkach i zamykaliśmy nasze oczy i słuchaliśmy tej melodii. Wyobrażaliśmy sobie, że uciekłyśmy z tego miejsca. Byliśmy zmęczone myśleniem o szczęśliwych rzeczach. Próbowaliśmy wymyślić jakieś szczęśliwe rzeczy. Czasami, gdy byliśmy takie zdesperowane, to ta muzyka uspokaja nas. Wyobrażaliśmy sobie przyszłość, którą nie mogłyśmy mieć. Ach, to jest bardzo depresujące, racja, przepraszam. Ta pozytywka jest ważna dla ciebie, racja? Dlaczego więc nie weźmiesz jej ze sobą? To może ci pomóc pamiętać twoją przyjaciółkę, kiedy stąd uciekniesz już?
To dobry pomysł. To jest pewnie uszkodziane. Jest tutaj parę różnych mikstur wewnątrz walizki. To moje, to są lekarstwa. Możesz wziąć cokolwiek chcesz. Weź to jako prezent? Chyba nie potrzebuję ich. Och, Luna, jak teraz o tym pomyślę? Zapomnieliśmy naszych rzeczy z pociągu. Zabałagan. Ach, to żenujące. Ups, powiedziałem to na głos, nie chciałem tego mówić. O, powiedz nam więcej o twoich poszukiwaniach i eksperymentach. Czy znowu za bardzo nalegam? Nie chcę mówić więcej o moich eksperymentach z detektywem. Dlaczego nie? Myślę, że niektóre z nich nie były zbyt etyczne. A co niby ty chciałaś zrobić? Przepraszam, nie zrobię tego więcej? Okej, proszę, nie płacz. Myślę, że zbadaliśmy wszystko. Ale jest coś innego, o co chciałem ją zapytać. Ha? Co się stało, zanim Cytia popełniła samobójstwo? Nie musisz mi odpowiedzieć. Zrozumiem też to? Pokłóciłyśmy się? Pokłóciłeś się? Ona zapytała mnie o zrobienie czegoś, czego nie chciałam zrobić. O co ona chciała się zapytać? Ona prosiła, żebym ją zabiła. Ona chciała, żebym dała jej truciznę. Co? Ona tak rozpaczliwie wyglądała. Ona nawet błagała mnie na kolanach. Odmówiła mi, wtedy się rozłościła i uciekła. Poszłam za nią, ale no co, znacie resztę. To musiałaś na pewno dużo cierpieć. Nie tak dużo jak Cytia. Ona była tutaj dłużej niż ja. Ach, myślę, że powinniśmy poszukać tego pociągu. Jeżeli tutaj zostaniemy, będziemy mówić, to czas nam zacznie ubiegać. To prawda, zapomniałem, że mamy limit czasu. Jedne drzwi, drugie drzwi i z przodu pewnie też są drzwi. Mamy dwa pokoje. Które powinniśmy zbadać na początek? Co jeżeli się rozdzielimy? Nie mamy za dużo czasu do stracenia? Dobry pomysł. No ja nie wiem. Pójdę do tego pokoju. A wy pójdziecie do tamtego. Neil? Luna, nie chcesz mnie zostawić samego? Nie masz o co się martwić. Chociaż muszę przyznać, że wpadłam dosyć dużo problemów. Ale będzie w porządku. Jeżeli coś się mi wydaje, że to będę krzyczał bardzo głośno, żeby mógł ktoś przyjść mi ucalić. Więc do zobaczenia wkrótce. Może najlepiej te filu. No chodź, Luna. Diana. Ja wiem, że to coś odpitolisz. Ile lamp? Ten pokój jest bardzo ładny i kolorowy. Jest naprawdę inny w porównaniu do innych, do tych wszystkich innych, racja? Ale nie sądzę, że jest tutaj cokolwiek użytecznego. O, Luna? Mogę zobaczyć twój zegarek? Nie dawaj jej zegarka! No i powiedział, że dostałaś jeden, jestem więc ciekawa? Dzięki. Jest piękny. A wskazówki się ruszają. Więc to jest czas, jaki ci został do pociągu. Zostało tylko troszkę mniej niż godzina. Myślę, że to jest jednak wystarczające. Och, tak sobie właśnie tylko myślałam, odkąd ten budynek nie jest taki wcale duży. Nie przeszkadzaj, jakby nie zaprzątaj sobie mną głowy. Koniec końców nawet nie wiem, gdzie jest pociąg. Coś mi się wydaje, że jednak wiesz. Mówiąc o pociągach, ja naprawdę nie lubię ich za bardzo. Kojarzą mi się z pożegnaniem. Czasami musisz powiedzieć pożegnanie komuś kochanemu. I wasze ścieżki się rozdzielają. Czy myślenie o tym nie jest bardziej bolesne? Jak myślisz, kogo to bardziej boli?
tym, którzy zostają z tyłu, czy tych, którzy opuszczają tą osobę i idą naprzód, myślę, że zostanie z tyłu jest bardziej bolesne, więc preferuję tą drugą opcję. Ale myślę, że ty jesteś tym rodzajem osoby, która preferuje zostanie z tyłu, racja? Zastanawiam się, co on by preferował. Jeżeli rozumiem poprawnie, to ledwo chcę spotkać Naila, więc przypuszczam, że pożegnanie nie będzie takie bolesne, że powiedzenie mu do widzenia nie będzie takie bolesne. Ach, nie powinniśmy o tym mówić. Nie chcę, żebyś była smutna przez myślenie o takich rzeczach. Powinniśmy wrócić do Naila. Nie ma tutaj nic interesującego. Och, twój zegarek. Nie może zapomniałam ci go oddać. Przepraszam. Proszę bardzo. Ach, ale mi się chce kichać. To przez to, że siedzę w nocy i nagrywam. A w nocy jest zimno. Neluś, gdzie ty jesteś? Ach, to nie może być. Co będziemy zrobić, jeżeli mam rację? Neil? Nie mogę to powiedzieć, ale jeżeli się mylę. Ale muszę chronić Lunę. Neil! Luna, wszystko jest tam ok? Czy coś się stało? Czy są jakiekolwiek problemy? A nie, nic. Czy odnalazłeś cokolwiek w innym pokoju? Nic użytecznego. Ja też wcale. Jak możesz zobaczyć, są tutaj tylko puste butelka. Jesteś pewien? Neil? Myślałem o wszystkim, co się wydarzyło od tej pory, kiedy czekałem tutaj na was. Myślałem, że może coś pominęliśmy, coś naprawdę ważnego. Odkryłeś coś? Nie jestem pewien. To nie ma znaczenia, może się pewnie mylić. Chodźmy dalej. No, na ile może się wcale tak nie mylisz? Dobra, lecimy dalej. Jak coś, to wybaczcie mi, jakby tam brzmiało, jakbym miała zatkany nos czy coś, ale powiem wam szczerze, że nagram to w nocy. Jest zimno i mi się chce jechać. Jeżeli ci to nie przeszkadza, to jest coś, o co chciałabym cię zapytać. Neil? Neil, słyszysz mnie? Co mówiłaś? Przepraszam, się rozkojarzyłem. Wszystko jest ok, jesteś bardzo cichy. Jeżeli nie czujesz się dobrze, to mogę ci dać lekarstwo? Diana, jest coś, co mnie martwi. Coś nie tak? Mogę ci jakoś pomóc? Ciężko mi to powiedzieć, ale myślę, że ukrywasz coś przed nami? To nieprawda. Co miałam przed wami ukrywać? Nie ufacie mi? Chciałbym ci zaufać, ale jest coś, czego nie rozumiem. Rozumiem. Okej, okay. Wysłucham, co masz do powiedzenia? Dedukcjon. Wybierz poprawną odpowiedź, kiedy Ney mówi o swojej dedukcji. Jeżeli zawiedziesz 3 razy, to będzie game over. Jeżeli moja dedukcja jest poprawna, to Luna i ja moglibyśmy być niebezpieczeństwem, więc muszę to udowodnić w jakiś sposób. Co powinienem powiedzieć? Jest tutaj wiele rzeczy w mojej głowie, ale nie wiem, od czego zacząć. Co, zacznijmy od początku? Od początku? Tak, kiedy się spotkaliśmy po raz pierwszy. Myślę, że było coś dziwnego w twoim zachowaniu, ale nie myślałam o tym za dużo w tym czasie. Co masz na myśli? Ach, ten jak to cudownie, że ten angielski jest taki łatwy. W Mysterii ten angielski jest taki, że po prostu ja mam ochotę dednąć, ale ja mam ochotę ograć tą Mysterię mimo wszystko. Nawet jeżeli to będzie tylko jedna trasa. Ja wiem, że tam twórcy w Mysterii, tam jak czytałam na blogu, to starali się jak najlepiej odwzorować ten styl mówienia postaci w porównaniu do japońskiej wersji, gdzie po prostu ten japoński był prosty. Ale w zamian dostajemy takie różne slangi i słowa, że po prostu ja wymiękam niekiedy. Jakby nie chciałeś, żebym zakopał ciało twojej przyjaciółki. Ty mówiłaś mi, że mnie podchodził jakby to powiedzieć. Nie chciałaś, żebym zakopał ciało twojego przyjaciela, a tak jakbyś nie chciała, żebym podchodził do niej. To ponieważ wiedziałam, że jej ciało zniknie. To jest to, co powiedziałaś, ale nie sądzę, że to jest prawdziwy powód. Myślę, że było coś, czego nie chciałaś nam pokazać. Coś, co Cytka miała. To, co nie chciałaś nam pokazać, to jej krew, pozytywka, zegarek.
Co? To nieprawda. Ja już mówiłam ci, że ona nie miała zegarka. Jesteście jedynymi osobami, które mają zegarki w tym miejscu. Myślę, że to jest kłamstwo? Ale nie, naprawdę myślisz, że ja kłamię? Przepraszam. Masz jakiekolwiek dowody, że Cynthia miała zegarek? Tak, mam dowód i mogę ci go pokazać. Dowodem jest... pamiętnik. Co to jest? To jest stary pamiętnik, należał do osoby, która tutaj upłynęła w tym miejscu. Proszę, przydaj drugą stronę. Weszłam do naprawdę dziwnego budynku, miałam limit czasu, więc kontynuuję to, kiedy... kontynuuję pisanie, kiedy uciekam z tego miejsca. Nie rozumiem, jaki to jest dowód, że Cynthia miała zegarek. Zwracam uwagę, kluczem jest, miałam limit czasu. Zupełnie jak Luna i ja, ta osoba miała limit czasu, więc mogliśmy wydedukować to, że ona też miała zegarek. Właśnie dlatego przychodzę do tej konkluzji, że wszyscy mają zegarek. Ach, myślę, że wszyscy otrzymują zegarek, kiedy tutaj przybywają. Nie. To nie wcale dowód, że ona miała zegarek. Może... może jesteście jednymi ludźmi, którzy dostali taki? Cóż, przypuszczam, że to też może być prawda. Więc nie masz powodu, żeby podejrzewać. Proszę, no i uwierz mi. Chcę powiedzieć zrobić, nie mogę udowodnić tego, jestem pewny, że mam rację? Nie mogę teraz przestać, może jeżeli przycisnę ją trochę bardziej, to będę mógł zdobyć więcej informacji. Przepraszam, Diana, nie mogę ci uwierzyć, dopóki nie powiesz naprawdę. Już powiedziałam wam prawdę. Ona nie dostała żadnego prezentu, kiedy tutaj przybyła, więc niemożliwe jest dla niej, żeby miała zegarek. Poza tym, ja też nie dostałam żadnego prezentu. Neil? To niemożliwe. Ha? Było coś dziwnego w tym, co właśnie powiedziałaś? Prezent. Coś dziwnego w tym. Luna, wygląda, że też to zauważyłaś? Nie łapię. Skąd ty wiesz, że zegarek był w prezencie? To ponieważ to powiedziałeś? Powiedzieliśmy tylko, że dostaliśmy zegarki i notatkę, ale nie wspomnieliśmy o prezencie. Skąd to wiesz? Jest tylko jedno możliwe wyjaśnienie. Czekaj, nie... prawdą jest, że... prawda, którą próbujesz ukryć, to to, że otrzymałeś zegarek. 2 miesiące temu, gdy tutaj przybyłaś, dostałaś prezent i wewnątrz był zegarek z notatką. Próbowałaś to odnaleźć pociąg, ale czas ci upłynął, zanim to odkryłaś. Twój zegarek nie działa więcej, właśnie dlatego tutaj utnęłaś. Nie chcesz, żebyśmy zobaczyli, nie chciałaś, żebyśmy podeszli do Cytki, która miała zegarek, z tego powodu, że moglibyśmy odkryć, że też masz jeden? I właśnie tego... dlaczego tylko do nas podeszłaś? Dlaczego na to kłamałaś? Odpowiedź jest oczywista? Mam nadzieję, że się mylę, ale... ja naprawdę mówiąc, że chcesz nosić zegarków. To, o czym myślę, ale nie chcę to uwierzyć, ale... Diana, proszę powiedz mi, że się mylę. To nie może być prawda. Nie próbowałabyś zabrać naszych zegarków, czyż nie? Proszę powiedz mi, że się mylę. Powiem, że moja dedukcja jest niewłaściwa. Jestem zaskoczona. Kiedy powiedziałeś, że chcesz być detektywem, nie sądziłam, że masz na myśli to naprawdę. Ale muszę powiedzieć, że twoja dedukcja była idealna. Nie, Diano. Ale to szkoda. Zapomniałeś o najważniejszej części. Najważniejszy części? Czy nie powiedziałeś, że się czujesz trochę odrętwiale? Tak, to prawda. Jakiś czas temu zacząłem czuć się trochę chory. Ale skąd to wiesz? Nie sądzę, że o tym wspomniałem. Jestem pewna, że tak... że teraz się tak czujesz? No właśnie o tym mówiłam! Co dużo mi ufałeś! Wodę, którą mi dałaś. Wygląda, że sobie w końcu zdaję sprawę. Tak, zatrułam ją. Będziesz się czuł słabszy i bardziej odrętwiały? Ewentualnie w końcu stracisz świadomość i wkrótce potem umrzesz. Nie, to nie może być. Dlaczego to robisz? Naprawdę nie chcę, żebyś umierał, ale nie mam innego wyboru. Nienawidzę tego miejsca, nie chcę tutaj zostać przez wieczność. Chcę się wydostać... żeby dostać się do pociągu, potrzebuję zegarek? Niefortunnie, mój zegarek już nie działa dawno temu. Luna, chciałabyś ze mną zrobić pewien deal? Jeżeli dasz mi swój zegarek, to ja dam ci lekarstwo na to, co ocali twojego przyjaciela. Nie, Luna, nie rób tego! Ja nie chcę wcale zabijać Neila. Obiecuję ci, że dam ci lekarstwo, jeżeli oddasz mi zegarek?
Co preferujesz? Zostanie tutaj przez wieczność, czy widzenie, jak Neil umiera? Mówiliśmy o czymś podobnym wcześniej. To jest trudny wybór, racja. Trucizna zabije Neila w ciągu godziny, więc... Nadal masz trochę czasu, żeby o tym pomyśleć? Pomyśl też, że mamy też... Że to jest też pozostały czas, jaki mamy do odnalezienia pociągu. Jana, proszę, jeżeli będziemy razem, to z pewnością odkryjemy, jak możemy ci pomóc. Życzyłabym sobie, że to była prawda, ale to jest niemożliwe. Nie ma innej drogi. Jedną z nas musi tutaj zostać. Luna, pomyśl o tym. Mam nadzieję, że podejmiesz właściwą decyzję. Tak swoją drogą, wiem, gdzie jest pociąg. Będę tam na was czekać. Będę czekać tam na was. Przypuszczam, że ktoś taki jak ja nie może być detektywem. Jak mogłem zaakceptować napój zaoferowany przez obcą osobę w takiej sytuacji? Jestem zbyt naiwny. Zawsze byłem taki żałosny. Nie musisz robić tego, co ona mówi. Obiecaj mi, że nie dasz jej swojego zegarka. Myślę, że już jej dałam przypadkowo. Proszę. Przypuszczam, że ja też byłem znowu naiwny, ale może... Możemy jakoś przekonać Dianę, żeby dała nam lekarstwo bez dania jej zegarka? Na teraz naszym priorytetem jest znalezienie pociągu. Koniec końców wiemy, że pociąg nie jest tak daleko. Może możemy uciec z tego miejsca. Będziesz mogła w stanie uciec z tego miejsca? Jest ze mną w porządku, więc się nie martw. Jestem tylko trochę odrętwiały, ale myślę, że mogę dalej iść. Chodźmy. Lecz jej, ja pitole. Ale co to jest? To jest tak wiele drzwi. Przypuszczam, że tylko jedne zabiorą nas na właściwą ścieżkę, ale stracimy zbyt dużo czasu, jeżeli będziemy otwierać je wszystkie. Prawdopodobnie jest jakaś droga, żeby odkryć, że to są bez otwierania ich wszystkich. Ciekawe, jak to można odkryć. Tu są takie. Te się powtarzają, tamte się powtarzają. Te się powtarzają, te też i te też. Te też, te i te, i te, i te. Kurczę, jak mam niby to odkryć? O. Luna, spójrz. Ten dywan na wprost tej drzwi jest trochę przekrzywiony. Jana prawdopodobnie otwarła te drzwi i ruszyła dywan, bez zdawania sobie z tego sprawy. Ona wie, gdzie jest pociąg, więc musi także wiedzieć, czy drzwi są poprawne. To są... Luna, to oznacza, że pociąg jest naprawdę blisko. Chodźmy. Bardzo zabawny, zabawkowy pociąg. Ach, jakie frustrujące. Osoba, która... Stworzyła to miejsce, musi mieć naprawdę pokręcone poczucie humoru. Lydia, słyszałaś? Masz pokręcone poczucie humoru. Ech. Czuję się teraz bardziej oszołomiony. To musi być przez truciznę? Nie patrz na mnie tak, nadal mogę iść. Nie poddam się. Zamknięte. Które dno? Duża metalowa struktura. Jeżeli się na to wezmiemy, to musimy się tam gdzieś dostać? Będzie ciężko mi tam przejść w moim obecnym stanie. Nie czuję się zbyt dobrze. Kola próbuje ogłupić. To było dla mnie i tak jak ciężkie. Należy się spiąć. Nie chcę być od ciebie oddzielony, ale myślę, że nie ma niczego innego, co mogę zrobić. Jeżeli ci to nie przeszkadza, to zostanę tutaj i trochę odpocznę. Gdzie jest Nel? Nie może dalej iść? Trucizna już będzie... Ta trucizna wzięła swoje efekty, pokazała wcześniej niż oczekiwałam. Ale nadal możesz go ocenić, jeżeli dasz mu swój zegarek. A! Co ty robisz? No to chyba, próbujesz dostać lekarstwo siłą?
Cóż, życzę ci powodzenia. Wewnątrz torebki jest wiele lekarstw i trucizm. Jest 5% szansy, że wybierzesz właściwe lekarstwo i 60% szansy, że wybierzesz coś, co nie będzie miało żadnego efektu na jego ciało i 35% szansy, że wybierzesz truciznę. Jeżeli dasz mu kolejną truciznę, to tylko będziesz się mogła obwiniać za jego śmierć. Możesz żyć wiedząc, że kogoś zabiłaś? Przypuszczam, że nie. A ty możesz? Ale nadal, jeżeli nie dasz mi swojego zegarka, to będziesz odpowiedzialna za jego śmierć. No chyba nie. Twoja samolubność zabije Neila. Ale nie obwiniam cię. Ja też jestem samolubna. Myślę, że popełniłam błąd. Powinnam dać ciebie otruć zamiast niego. Jestem pewna, że Neil oddałby mi swój zegarek, żeby cię ocalić. Ja pari. To jest niebezpieczne miejsce. Wypaczasz go. O, to ty. Widzę, że byłaś w stanie otwarte drzwi. Teraz mogę iść z tobą? Zamknięte. Kolejne zamknięte drzwi to już mnie nie zaskakuje więcej. No poważnie, jestem zmęczony patrzeniem na te wszystkie zamknięte drzwi przez cały czas. Cóż, nie możemy nic na to poradzić. Powinniśmy wrócić i poszukać klucza. No, serio? A, mogi. Te drzwi były zamknięte wcześniej, racja? Ach, to jest zbyt podejrzane. Oho. Zamknięte. Wszystkie półki są puste? Z jakiegoś powodu ten pokój przypomina mi ociarki. Co się dzieje? Ach, po co ci zawala? Jeden z tych przycisków musi to zatrzymać? Przyciśnij tak wiele, jak tego możemy. Ho, 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 ho. Leci w dół prosto. Ach, myślę, że chyba mamy właściwy? To miejsce jest pełne pułapek. Dajcie nam trochę przerwy. Jeżeli nie byłoby ciebie tutaj, to chyba bym był już martwy. Cóż, chyba powinniśmy to stąd iść. To jest niezbyt niebezpieczne, żeby tutaj zostać. Ech, czuję się tak słaby. Ciężko mi jest nawet teraz ustać. Ale nadal mogę iść. Nie mogę ci jeszcze zostać, Luna? Notatka tu jest. Stoi notatka na ziemi? Otwieram drzwi, które były zamknięte. Czekam na was tam. Nie musicie mi dziękować, Diana? Ona nam pomogła? Przypuszczam, że ona nie chce marnować też czasu, koniec końców ona chce naszych zegarków. O, widzę, że nadal może się ruszać. Ale strasznie się potisz. Musi to być ciężkie dla ciebie, żeby trzymać swoje oczy otwarte. Musi mi naprawdę dać ciężko. Diano! Chcesz lekarstwo? Powinieneś już wiedzieć, czego ja chcę w zamian. Ale Luna nie chce mi tego dać. Ona jest bardziej samolubna, niż myślałam. Luna nie jest samolubna. Powiedziałem jej, że nie powinna ci tego dawać. Dlaczego? Chcesz umrzeć? Oczywiście, że nie. Musi być jakaś inna droga, żebyśmy mogły uciec razem. Cieszę się, że o tym wspomniałeś. Aktualnie jest droga, żeby nasza trójka mogła uciec? Ha? Na początek, Luna musi mi dać swój zegarek, a w zamian ja dam ci lekarstwo? Wtedy ty i ja możemy uciec razem? Ale Luna zostanie tu uwięziona. Ach, proszę, pozwól mi dokończyć. Ona zostanie tutaj, dopóki ktoś inny nie przybędzie do budynku. Co masz na myśli? Ona musi tylko zabrać tej osobie zegarek i wtedy ona może uciec stąd pociągiem. Ale wtedy ta osoba zostanie uwięziona. Już ci mówiłam, że ktoś musi tutaj zostać. Nie ma innej drogi. Ale... Myślisz, że to jest dla mnie zabawne?
robienie tego wszystkiego? Chciałabym sobie, żeby była inna droga. Ale mój zegarek mnie się zatrzymał i nie mam więcej czasu. Zasadę mówię, że potrzebuję zegarka, który działa, żeby wejść do pociągu. Właśnie tego, biorę to od Kozinego. Dla mnie to jest też trudny wybór. Ale jeżeli muszę wybierać między życiem jakiegoś obcego człowieka i moim, to oczywiste, że wybiorę moje życie. Diana, nie dam ci lekarstwa. Jeżeli dam ci to, to mi zostawię na wieczność? Życzę ci powodzenia. W twoim stanie potrzebujesz tego w kolejnym pociągu, w kolejnym pokoju? Co ona ma na myśli? Powinniśmy tam iść? Wygląda na pewno niebezpieczne. Nie sądzę, że mogę to zrobić, ledwo jestem w stanie ustać. Luna? Wstyd na pannę młodą? Ha? Czy ty masz zamiar mnie nosić w ramiona? Doceniam to, ale to jest żenujące. Co ma, niby gadam, nie ma czasu, żeby się czuć zażenowanym. Jesteś pewna, że możesz to zrobić? Ufam ci, ale to jest niebezpieczne. Poza tym, nie możesz wiedzieć, kiedy mnie nosisz? I tak masz zamiar zrobić to, co? Proszę, bądź ostrożna. Najwyżej ciebie upuszczę, a sama będę chciała podziurawiona. Jak to kit wygląda? Na styk. Uff, udało się. W końcu dotarliśmy do końca. Bardzo się dziwnie martwiłam. O, chyba nawet Luna musi mieć dość. Luna! Wszystko okej, okay. Musisz być wykończona. Przepraszam. Nie mamy za dużo czasu, ale nadal możesz wziąć przerwę, jeżeli chcesz. Chcesz iść dalej? Jesteś pewna? Ciągle mnie zaskakujesz. Jakieś tam jest przełącznik, ale potrzebujemy coś, co możemy tu nacisnąć. Tu jest to, tu jest to. Szczerze mówiąc, tego pokoju nie pamiętam. Myślę, że ta maszyna transportuje pudełka. Wygląda to jak łatwą do użycia. Myślę, że mogę tego użyć. Spróbujmy to aktywować. Działa. Myślisz, że jest tam coś użytecznego po drugiej stronie? Jeżeli się wespiesz na to pudełko, to mogę cię tam przetransportować. Czekaj, to jest niebezpieczne. Nie wiemy, co powinniśmy zrobić. Czy naprawdę chcesz to zrobić? Okej. Tap, 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 tap. Co to było? Wszystko okej? Ach. Cholera. Trzymaj się mocno. Nie pozwolę ci się zranić. Obiecuję, że dotrzemy do pociągu bezpiecznie i zdrowi. Nawet jeżeli to będzie ostatnia rzecz, jaką muszę zrobić. Aha. No chyba w tym momencie umarłam. Powiedziałeś te słowa i umarłam. Jakie są sad. Ja się nie mam cofnąć. Powinnam się cofnąć, kiedy to leci, a nie. Jaki fuks? A to już nie był fuks.
Dobra, pierwszy trzeba minąć, drugi trzeba się zatrzymać. Tutaj trzeba też minąć. Wiem, ja to robię tak na ośli sposób. Zero, zero, dziewięć, osiem, dziewięć. Serio, tylko po to się tutaj byłam. Pewno chyba nie zginę. Nie rzucisz mi nagle z tyłka jak ten nóż, nie? 0, 8, 9. Luna. Wszystko okej? Okay. Nie zrozumiałaś się, racja? Wybacz mi za to, że cię wciągnąłem w niebezpieczeństwo. Nie wiedziałam, że to będzie aż tak niebezpieczne. No, tak parę razy mi się udało zginąć. Znasz numery? Jestem pewna, że to będzie użyteczne. Zamknięte. Wygląda to, że jest to jakieś hasło do otwarcia tej drzwi. Musimy znaleźć tam jakieś numery. Nie działa, ale bym powiedział, że to były numery te. Odwrócone. W sumie to na tej stronie mogło to być odwrócone. Po drugiej stronie, wiecie. Jest tutaj kilka narzędzi na stole? Nic. Nie nawet z tego miejsca. Muszę przyznać, że jest bardzo interesujące maszyny są tutaj. Bierz to. Zobaczmy. Nie rozumiem ani niczego z tych dokumentów. Okej. Okay. Rzucę nam przycisnę git. Woda się gotuje? Parzy? Tak. Kolejny zegarek. Nie sądzę, że poziomy być blisko niego. Jest coś napisane na tablicy? Północny ekspres. To nazwa pociągu. Dlaczego jest napisane na tablicy? To dziwne. Myślisz, że to jest wskazówka czy coś? Mały drewniany ten. Albo to oznacza, że jesteśmy blisko. Ach, ciężko na mnie, żeby to w ogóle schodzić po tych schodach. Dzięki, że mi pomagasz. Przepraszam, że jestem takim problemem. Ale to jest dziwne. My już przyszliśmy całkiem wiele, a do teraz tylko my się spinaliśmy po schodach? To musi nam powiedzieć, to wyjaśnia tylko... Skoro się do tej pory spinali, a teraz chodzą, to znaczy, że są przy pociągu chyba, nie? Gij, dotarliśmy! Ha? To jest... Ała, moja noc. O, na. Pociąg! W końcu go odnaleźliśmy, nie mogę w to wierzyć. Cieszę się, w końcu możemy opuścić to miejsce. Nie zostało za dużo czasu. Szybko, musisz wejść do pociągu. Och. Wysłuchaj mnie, Luna. Nie mogę iść z tobą więcej. Nie mogę ruszać moim ciałem więcej. Ale jestem szczęśliwy, że mogłem ci towarzyszyć do teraz. Przynajmniej wiem, że teraz jesteś bezpieczna, to jest ulga. Naprawdę chciałbym spełnić moje marzenia, żeby stać się detektywem. Ale jeżeli mogę ci pomóc uciec, to myślę, że to jest dla mnie wystarczające. Koniec końców mogłem komuś pomóc. Luna? Dlaczego płaczesz?
To jest pierwszy raz, kiedy widzę, żeby ktoś tak bardzo o mnie dbał. To dziwne. To sprawia, że się czuję szczęśliwy i smutny zarazem. Jestem bardzo wdzięczny za wszystko, co zrobiłaś dla mnie. Dziękuję ci. Jego ostatnie słowa są takie poruszające. On nie jest martwy, jak myślę. Jeżeli dasz mu lekarstwo, to nadal możesz go ocalić? Pociąg jest bardzo piękny. 2 miesiące temu, kiedy tutaj przybyłam, pociąg już zniknął. Luna, to już czas dla ciebie, żebyś mi powiedziała, co zdecydowałaś. Mazemę, daj mi swój zegarek. Nie chcesz tego zrobić? O, racja. Obiecałaś Nailowi, że tego nie zrobisz, racja? Myślę, że lepiej złamać twoją obietnicę i ocalić jego życie. Cóż, przypuszczam, że tak naprawdę nie potrzebujesz swojego zegarka więcej. Myślę, że tak naprawdę potrzebuję twojego zegarka więcej. Nie chcę tego robić, ale... mogę użyć zegarka Naila. On i tak go nie może użyć. Aktualnie to był mój oryginalny plan. Chciałam ukraść go, kiedy on będzie bezradny. Ma zamiar mnie zatrzymać? Tak, wiedziałam już, że to zrobisz. Odsuń się. Na co czekasz? Odsuń się. Proszę, nie chcę tego robić. Dlaczego nie odchodzisz? Mam zamiar i tak to zrobić, jeżeli nie odsuniesz się. Mam tu coś klikać! Czy ja umarłam? Pozytywka. Czuję, że moje nerwy... jakby upuściły moje rzeczy, kiedy mnie popchnęłaś. Co ja robię? To nie jest to, czego chciałam. Nie chcę nikogo ranić. Nie chcę być tu uwięziona. Ale... nie chcę też zostać tutaj przez wieczność. Nie chcę być sama. Nie chcę tu umrzeć. To wszystko mnie doprowadza do szaleństwa. Co ja niby mam zrobić? Powinnam podać i zaakceptować to, że muszę tu zostać przez wieczność? A może powinnam uciec, kiedy ktoś inny zostanie tutaj w moim miejscu? Ale nie mogłabym żyć z taką winą. Nienawidzę obu tych opcji. To nie ma znaczenia, którą wybiorę? I tak nie będę uszczęśliwiona w żaden sposób. Luna. Daj to lekarstwo Nailowi, kiedy się obudzi. Okłamałam cię. Trucizna, którą dam Nailowi, nie jest śmiertelna. Spanikowałam, kiedy Nail odkrył mój plan, więc musiałam improwizować. Tylko chciałam zabrać jego zegarek, kiedy on będzie spał. Nigdy nie chciałam go zabić tak na początku. Myślałam, że dasz mi swój zegarek, ale... o, przemyślałaś. Jakby myślałam, że dasz mi swój zegarek, kiedy pomyślisz, że jego życie jest w niebezpieczeństwie. To była właściwa decyzja, racja? Ale... co ja nim mam teraz zrobić? Jestem taka przerażona. Cytia nie jest tutaj więcej, jestem kompletnie sama. Dlaczego to się mi zdarzyło? To jest taki nie fair. Co powinnam teraz zrobić? Luna, powiedz mi. Powinnam żyć tutaj przez wieczność, a może powinnam pójść się spotkać z Cytią? Chyba nie mam innej opcji. Powiedz mi, co powinnam zrobić? A to jest dla mnie? Ocalimy cię, więc się nie poddawaj. Macie zamiar mnie ocalić? Ale to jest niemożliwe. Nie możemy się stąd wydostać bez łamania reguł. Jest zbyt późno dla mnie. Muszę zaakceptować to, że jestem tutaj przez wieczność. Ale dzięki, że dałaś mi nadzieję. Może jest jakaś mała możliwość dla mnie, żeby się stąd wydostać bez zostawania tutaj kogokolwiek w moim miejscu. Chociaż i tak wiem, że to jest niemożliwe. Wiem, że muszę tutaj zostać, nieważne co. Ale jeżeli jest jakakolwiek możliwość, że możecie mnie ocalić, dziękuję, że próbujecie dać mi nadzieję na szczęśliwą przyszłość.
przyszłość, po której mnie ocalicie. Będę czekać do tego dnia, aż przybędziecie. Nie chcę się poddawać. Chcę dalej walczyć do końca. Wiedząc, że będziecie próbować mnie ocalić, da mi trochę siły, żeby to kontynuować, nawet jeżeli to jest niemożliwe. Dziękuję ci. Dziękuję tak bardzo. Nigdy nie myślałam, że kawałek papieru może tak dużo dla mnie znaczyć. Po tym wszystkim, co zrobiłam, tak mi jest przykro. Proszę, wybaczcie mi. Wasza dwójka już powinna iść, zanim przegapicie pociąg. Powiedz Neilowi, że jest mi przykro. Teraz rozumiesz, czemu nie lubię pociągów? Nienawidzę mówić do widzenia. To rani zostawanie z tyłu. Ale to więcej, o wiele bardziej rani, żeby zostawić kogoś za sobą, racja? Luna, teraz nie ma czasu, żeby wątpić. Miej dobrą podróż, będę czekać na was. Wow, w ten sposób się chyba docieramy do naszego drugiego rozdziału w tej grze. A? Gdzie ja? Luna? Jestem żywy? A nie powinien być martwy? Nie rozumiem niczego. A moja głowa boli. Co to jest, lekarstwo? Gdzie jest Diana? Mam tak wiele pytań. Możesz mi wyjaśnić, co się stało? Rozumiem. Dziękuję ci za napisanie tego wszystkiego. Jest Diana, została w budynku. Pomimo tego, co ona mi zrobiła, nie mogę się na nią złościć. Ona musiała być bardzo samotna i przerażona. W innym jestem pociąg. Musimy jej pomóc, ale nie wiem, co możemy zrobić. Nadal nie wiem za dużo o tym pociągu. Ale będę kontynuować moje śledztwo. Nie mam zamiaru się poddać. Ten pociąg powinien udawać się do Blue Bell. Może odnaleźć więcej informacji tam? Teraz jak o tym pomyślę, nadal nie wiem za dużo o tobie. Co robisz w tym pociągu? Dlaczego chcesz zmierzać do Blue Bell? Rozumiem, jesteś podróżniczką. Mam nadzieję, że możesz znaleźć miejsca, które szukasz. Ja poszukuję zagadek. Właśnie do tego podróżuję. Chociaż moim najlepszym osiągnięciem do tej pory było znalezienie kota jakiejś starej kobiety. Właśnie tego chciałem się udać do Blue Bell. Słyszałem, że to jest naprawdę duże miasto. Myślałem, że mogę rozwiązać jakąś zbrodnię czy coś w tym stylu. Ale teraz moim priorytetem jest ocalenie Diany i rozwiązanie tej tajemnicy pociągu. Tak swoją drogą. Co to jest? O. Myślę, że pociąg się rozłościł za to, że zepsułeś okno ostatnim razem. Drogi pasażerowie, informuję was, że jest nowa zasada, która została dana. Ci, którzy zepsują chociaż część pociągu, zostaną ukarani, więc miejcie dobrą podróż. W każdym razie jestem szczęśliwy, że w końcu możemy udać się do Blue Bell. Zastanawiam się, kiedy my przybędziemy. Pociąg się zatrzymał, ale nadal niczego nie widzę za oknem. Drzwi się otwarły. Co się dzieje? Chodźmy to zbadać. Co to jest? Dlaczego wszystko jest nadal czarne? To nie ma żadnego sensu. Powinniśmy być Blue Bell. Nie łapię tego. A ja łapię. Miałoby cztery kierunki. A? Kolejny budynek? Dlaczego? Może powinniśmy przeczytać tą notatkę znowu? Pani Luna Wendell, jeżeli życzy sobie opuścić to miejsce, powinna złapać kolejny pociąg, zanim pociąg opuści to miejsce za 3 godziny. Jeżeli nie będziesz w stanie udać się na czas, utkniesz w tym miejscu na zawsze. Jeżeli nie możesz dotrzeć do pociągu, nie możesz dostać się do pociągu, jeżeli nie ma ze sobą zegarka. Kiedy czas dobiegnie końca, zegarek się zatrzyma. Jeżeli złamiesz zasady, zostaniesz ukarana. Zawartość notatki jest przeznaczona do wszystkich 4 kierunków. Miej dobrą podróż. Kontent tej notatki jest przeznaczony do wszystkich 4 kierunków.
To oznacza, że przed nami, że zanim przybędziemy do Blue MB, musimy przejść przez 4 różne budynki? Więc... Po tym wszystkim, co nas spotkało... To jest tylko początek? Hehehe, surprise!